Inwestycja w Boroszowie generalnie miała przede wszystkim oczywiście poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Ten łuk, który tutaj był, to skrzyżowanie było bardzo mocno nieczytelne i mocno niebezpieczne. Został on w tej chwili zupełnie przebudowany. Ten łuk został trochę wyprostowany. Zmienione zostało usytuowanie mostu, który tam tu również się znajduje. A oprócz tego oczywiście 1,5 kilometra przebudowanej nawierzchni, zupełnie wybudowanej od podstaw. Do tego chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, zatoki. To wszystko, co zawsze towarzyszy naszym modernizacjom. I w sumie 7 milionów złotych, które widać tutaj właśnie na tym obszarze. Również zatoczki, w których mogą stawać autobusy, przystanki, no są tutaj znacznie bezpieczniejsze. To taki azyl stał się dla tych niechronionych uczestników. Poza tym jeszcze cały ten łuk został świetnie doświetlony, no, czyli teraz pora zimowa, pora jesienna. Piesi i rowerzyści będą znacznie lepiej tutaj na tej drodze widoczni. To był bardzo, bardzo ważny etap tych inwestycji, które się dzieją, szczególnie mówię, jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, zarówno ta, która jest w tej chwili oddawana, ale również i ta, która się dzieje w centrum naszego miasta, jak również te, która została w poprzednim roku oddana, czyli ulica Dobrodzieńska, czyli praktycznie z każdej strony drogi wojewódzkie zmieniają swoje oblicze na naszym terenie. W końcu doczekaliśmy się, ale myślę, że też nie jest ostatni, bo z rozmów tutaj z panem marszałkiem i z zarządem województwa wiemy, że w następnych latach również planowane są jakieś tam inwestycje, może nie tej miary jak tutaj, no ale też chcemy tutaj, żeby poprawić tą infrastrukturę drogową, bo droga 487 jest jednak obciążona, chociaż teraz może być zaburzona też poprzez budowę obwodnicy S11, także tutaj może być to troszeczkę w kolizji z planem rozbudowy tutaj tych naszych dróg, czy powiatowych, czy wojewódzkich.